audio system M-Fit BMW Evo 2, czyli głośniki podstawowej linii audiosystemu, zamontowane w BMW E60 2008, tak? 2007 rok, czyli tam już właściwie ta kierownica jest chyba już poliftowa, tak? No i do tego wzmacniacz X84 DSP BT, czyli wzmacniacz z modułem Bluetooth, z aplikacją sterującą Bluetoothem. I no i słuchać już tutaj poprawę, klient przed chwileczką sobie posłuchał, nawet ze starej płyty jest różnica, aczkolwiek kiedy puszczamy współczesne utwory, to na pewno ta zawartość basu jest dużo, dużo mocniejsza i to przed chwileczką słuchaliśmy. Ale przestrzenność dźwięku, dynamika, no to jest wreszcie samochód premium pod tym względem audio. I co więcej, taki właśnie optymalny efekt dzięki podsterowi DSP uzyskujemy przy zerowych, czyli środkowych ustawieniach equalizera, bez podbijania, bez podciągania, uzyskujemy to, co powinno być, nawet można delikatnie sobie stłumić tony wysokie, bo radio podbija te tony wysokie troszkę mocniej, ponieważ to nie było fabrycznych filterów. Dzięki procesorowi DSP, przesunięciu czasowemu, to kierowca jest teraz w centrum wydarzeń, kierowca odczuwa bardziej równomiernie dźwięk z obydwu głośników, no a po wygrzaniu będzie też mógł cieszyć się pełną rozdzielczością dźwięku w tym aucie. Pozdrawiamy i polecamy, jednak DSP to jest rozwiązanie wszystkich bolączek współczesnych radioodtwarzaczy i bez tego ciężko jest zrobić w tej chwili poprawne audio, szczególnie w tych lepszej klasy autach.